komunikacja zastępcza, autobusowa, funkcjonuje na trasie ze Słupska do Lęborka. Niech się pani pokaże. Niech się pani pokaże. Ale ja nie chcę, bo jak z tym zobaczy, to powiem. No ale co powie? Powiem, no co, ho, chciałaś specjalnie wywiad? No pewnie, że tak. Nie, ja nie zauważyłam. Może dlatego, że nie korzystam z tej komunikacji. My nie mamy czasu. To trzeba szybciej z domu wychodzić. Stoi na stacji lokomotywa. Stoi i dalej nie pojedzie. Na pewno nie pojedzie w kierunku Lęborka, bo linia kolejowa 202 do Lęborka właśnie jest przebudowywana. Na tej trasie obowiązuje komunikacja zastępcza autobusowa. Czy pasażerowie umieją odnaleźć się w nowych dla siebie komunikacyjnych warunkach? Posłuchajmy. Dzień dobry, jak się teraz podróżuje po tych zmianach? Generalnie całkiem w porządku, no co to mogę powiedzieć. Za dużo nie podróżowałem, teraz pracowałem dużo sezonowo, także no, więcej to nie przyjechałeś powiem. Przyjechałeś autobusem? Tak, tak. Skąd? Z Rowów. I dokąd będziesz teraz jechał? Do Wejherowa. Pociągiem? Znaczy, najpierw autobusem pewnie, nie? Tak mi się wydaje. Ale wiesz skąd pojedziesz, gdzie wsiąść, gdzie się pojawić? Nie zmierzam do informacji, pewnie się tam wszystkiego dowiem, nie? Młodzieży, a wy jak? Radzicie sobie? No czekamy na autobus, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? A dokąd jedziecie? Jedziemy do Lęborka. Czyli autobusem w jedną i w drugą stronę? Tak, tak, dokładnie. I przyjechaliście też autobusem zamiast pociągiem? Nie, przyjechaliśmy akurat autem, żeby... Bo wracamy w nocy, więc żeby od razu móc na Łuskę zajechać, nie? No bo po 22 to raczej średnio ze Słupska do Łuski się dostać autobusem. Już nie ma możliwości, dlatego mamy auto podstawione. No i tak to wygląda. I tak trochę samochodem, trochę autobusem. Tak, mieszanie. No zobaczymy jak to będzie, nie? Pierwszy dzień, więc wszystko się dopiero wyklaruje. Jak jutro się spóźnicie do szkoły, to może... A akurat już do szkoły nie chodzimy. Nie chodzicie. Nie. A pracujecie? Tak, pracujemy. Znaczy ja pracuję tutaj. Kolega tutaj na studia chodzę. Dobry, pani czeka na autobus? Tak. Dokąd pani chce jechać? Do Łuski. A pociągiem było wygodniej? No na pewno, bo blisko mieszkam, ale niestety... Wcześniej, przed wakacjami, pani też jeździła tą komunikacją zastępczą? Ja jestem z Białegostoku, to dla mnie może to jest naprawdę coś, dlatego przyjechałam i jeżdżę do Łuski. Pierwszy raz jadę zastępczą. Ale jest utrudnienie? No na pewno jest. Bo potem pani będzie jechała do domu. No tak. To też komunikacją zastępczą. No niestety tak, nie. Dokąd pan chce jechać? Do Lęborga. Czyli całą drogę komunikacją autobusową. Autobusową. W to i z powrotem. I rano, i po południu. Pan tu pracuje, a mieszka w Lęborku. Tak jest, zgadza się. W czerwcu było podobnie. Było podobnie, ale w czerwcu było 2 tygodnie. A teraz kilka miesięcy. A teraz kilka miesięcy, no to ja poradzę. Trzeba się nauczyć? No trzeba to jakoś przeżyć, no co zrobić, no. Jest dodatkowy stres? No, trzeba godzinę wcześniej wstać autobusem, żeby bezpośrednio jechał. To jedzie to za późno, bo ja na 6 muszę być, nie? To jedzie za późno. To żeby na 6 zdążyć do pracy, o której pan wychodzi z domu? Przed 4. Przed 4 rano? Tak. Ja tak by wychodziłem przed 5. Bo... I o której pan jest w domu? No jak będzie bezpośredni, no to ile godzinkę będzie jechał? Gorzej jak przez te wioski jedzie, no to wtedy niestety dłużej schodzi. 2 godziny przecież. Dokąd pani jedzie? Do Gałęzinowa. Komunikacją zastępczą? Tak jest. To jest utrudnienie? Myślę, że bardzo. Dużo ludzi, autobusy z całej prawie Polski, więc nie mają pojęcia w ogóle. Kierowcy nie wiedzą, jak jechać? Tak, właśnie chodzi o kierowców. Ja dzisiaj miałam taki przypadek. No i nie tylko ja, bo tam pół autobusu tak miało. Kierowca z Gdańska, panie, które kasowały bilety też z Gdańska i w ogóle nie wiedzieli, którędy jechać. Więc zamiast podróż mi je wynieść, powiedzmy już tak na miarę 10 minut, to prawie 3 godziny. Często pani przyjeżdża do Słupska? Ale nie tak. Syn mnie przewozi albo odwozi. Dziękuję. Mam pytanie. Słucham? Czy pasażerowie już odnajdują się w tych nowych sytuacjach? Jak najbardziej. No, pasażerowie czytani, pisaci, więc jest wszystko okej. Okay. Nie za mało tych autobusów? Nie ma ścisku? Nie ma ścisku. Jest tak, jak trzeba. I pan jak często jedzie? Z jaką częstotliwością? No nie wiem, no tak jak mam rozkład, nie? No jak pociągi jeżdżą. No. Wcale nie jest rzadziej? No nie, no myślę, że nie. No, według rozkładu. I są tutaj też konduktorzy z pociągów? Są. W każdym jednym. Czyli nie jest tak źle, jak się niektórzy bali? Jest bardzo dobrze.